Zgodnie z przepisami RODO, obowiązek informacyjny administratora ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Trzeba będzie wskazać, na jaki okres, przez jaki okres czasu dane będą przetwarzane, w jakim celu dane będą przetwarzane, czy dane będą ewentualnie przenoszone do jakiegoś innego podmiotu. Trzeba będzie również poinformować, bo jak gdyby takie uprawnienia wprowadza RODO, podmiot, którego dane będą przetwarzane, o tym, że w każdej chwili może złożyć sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych, że w każdej chwili będzie mógł odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także, że będzie miał prawo dostępu do danych, prawo do ich usunięcia, prawo do ich weryfikacji. Wszelkie informacje dotyczące uprawnień podmiotu, którego dane będą przetwarzane, muszą mu być przekazane, zanim administrator wystąpi z zapytaniem o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W formularzu przesyłanym do klienta w ramach subskrypcji na newslettera należy zadać mu pytanie odnośnie tego, czy wyraża on zgodę na przetwarzanie danych swoich osobowych. I teraz tak, zgodnie z RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być jedna na jeden cel przetwarzania. W związku z powyższym, jeżeli mamy różne cele przetwarzania danych osobowych, no to oczywiście na te różne cele musimy tę zgodę uzyskać. Bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że nie możemy w tej chwili uzyskiwać zgody poprzez checkboxy, które są zaznaczone automatycznie. To oczywiście już w tej chwili jest stosowane, w sensie, że podmioty tego przestrzegają, natomiast RODO bardzo mocno tego wymaga. Zgoda musi być dobrowolna, zgoda musi być wyrażona w sposób jednoznaczny, czyli przez podjęcie konkretnych czynności. Czasami jest tak, że jak gdyby samo podjęcie, aktywność ze strony właśnie użytkownika danej strony na przykład jest uznawana za wyrażenie zgody. W ramach tych checkboxów, tak, tudzież formularzy, w których jest składane do podmiotu, którego dane będą przetwarzane, nie tylko musi znaleźć się zgoda dotycząca tego, czy wyrażą zgodę na to, żeby jego dane były przetwarzane w takim czy w innym celu, ale również istotne jest to, aby zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej było miejsce na to, żeby w każdej chwili mógł on cofnąć zgodę. I teraz tak, w momencie, jeżeli dochodzi do zbierania zgody w formie telefonicznej, mailowej, w formie elektronicznej czy w formie zapytania, również w takiej formie, w sposób absolutnie nieutrudniający, musi być umożliwiona temu podmiotowi, którego dane będą przetwarzane, możliwość odmowy lub tudzież cofnięcia takiej zgody na przetwarzanie. Również dotyczy to wyrażania sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, jeżeli na przykład on uprzednio udzielił zgodę na przetwarzanie danych na przykład w celach marketingowych. Zgoda udzielona przez dziennikarza na przetwarzanie jego danych osobowych jest tak naprawdę zakresem prawnym, tak? Granicami, w ramach których może działać administrator. Administrator może robić tylko i wyłącznie to, na co uzyskał zgodę dziennikarza. Jeżeli chciałby przetwarzać je w szerszym zakresie albo przetwarzać inne dane, musi uzyskać kolejną zgodę ze strony tego podmiotu, którego dane przetwarza. To jest bardzo istotną kwestią, aby stworzyć jakiś zbiór w postaci elektronicznej, w postaci papierowej, w postaci nagrań odnośnie tego, że zostały udzielone zgody, że administrator takie zgody ma i takie zgody posiada i takie zgody przechowuje, dlatego że RODO zakłada aktywną rolę administratora. Administrator przez cały czas musi udowadniać, wykazywać, że przestrzega przepisów RODO, że nie wykracza, to jest bardzo ważne, poza zakres upoważnień udzielonych mu przez podmiot, który udzielił mu upoważnienie na przetwarzanie jego danych osobowych.